Omówimy sobie zaimek anaforyczny nen na no w języku kaszubskim. Zanim zaczniemy, małe zastrzeżenie. Materiały tutaj prezentowane mają na celu odzwierciedlenie języka zbliżonego do języka native speakerów urodzonych przeważnie w XX wieku. Źródła, którymi się będziemy tutaj posługiwać, to przede wszystkim również źródła XX wieczne. Jak słownik Bernarda Sychty, prace Friedricha Lorenza, jak również moje własne nagrania terenowe z native speakerami urodzonymi w wieku XX, często w jego pierwszej połowie. Zajmek anaforyczny odnosi się do tego, co już było wzmiankowane, albo co jest mówiącemu znane. Czyli nen to ten, o którym już coś wiemy, o którym już była mowa. Ten, który znamy. Najbliższym odpowiednikiem tego zaimka w języku polskim jest zaimek ów. Ów, owa, owo. Z tym zastrzeżeniem jednak, że zaimek nen jest w języku kaszubskim używany częściej niż ów w języku polskim. Zajmek ten oczywiście odmienia się przez wszystkie rodzaje i przypadki. Więc ów chłopak to nen knyp, Owa furtka to na porta, owo społeczeństwo to no spuele. Jeśli sięgniemy po przykłady ze słownika Bernarda Sychty, znajdziemy tam takie jak na z nim młodrim ciepko na głowie, co dosłownie musielibyśmy przetłumaczyć jako owa w domyśle kobieta czy dziewczyna z owym niebieskim kapeluszem na głowie. Od razu możemy wyczuć, że. To dosłowne tłumaczenie na język polski po polsku brzmi nie do końca naturalnie, co potwierdza wcześniejszą uwagę, że w języku kaszubskim zajmek anaforyczny stosuje się częściej. Podany przykład odnosi się do kogoś, o kim już coś wiemy. W tym przypadku, że ma niebieski kapelusz na głowie. Inny przykład. Na stymđu Gymnosa, czyli owa, ta w domyśle kobieta. Z tym długim nosem. W dłuższym tekście zastosowanie tego zaimka mogłoby wyglądać na przykład tak. Tom był jeden knyp, a ten knyp zabłądził w tym lesie. Czyli pierwsze zdanie wprowadza nam tę postać. Już wiemy, że jakiś chłopak w tej historii się pojawia. I w drugim zdaniu możemy w odniesieniu do niego użyć już zaimka anaforycznego. A nen knyp, ten o którym była mowa w poprzednim zdaniu. Nie ma obowiązku stosowania zaimka anaforycznego i zwykle możemy go zastąpić zaimkiem wskazującym ten, ta, to. Jednakże nie działa to w drugą stronę. Nie zawsze ten, ta, to możemy zastąpić zaimkiem anaforycznym. Dzieje się to zwłaszcza, jeśli chodzi o formę to w funkcji zaimka rzeczownego. I lub samodzielnego podmiotu. Zawsze więc powiemy co to je, dymie to, to je mój płyk, a nigdy nie użyjemy tutaj formy no. Zajmek anaforyczny używamy też w takich zwrotach jak ten anen, czyli ten i uf, ti ani, ci i owi, czy to ano, to i owo. Tak jak w zdaniu my tam to to ano. Kupiliśmy tam to i owo. Co ciekawe, a co poświadcza słownik Sychty, ten anen używa się również jako wyrażenie oznaczające diabła, czyli jest tutaj pewną tabuizacją. Tak jak w przykładzie nie chcę ten anen weznie, co moglibyśmy przetłumaczyć jako iść do diabła. Tak jak wspominałem, zajmek anaforyczny odmienia się przez wszystkie przypadki i rodzaje, aczkolwiek w zapamiętaniu może pomóc fakt, że odmienia się zupełnie tak samo jak zajmek ten, ta, to. I to wszystko na teraz. Jestem również na Facebooku i Instagramie, i zapraszam do odsłuchania podcastu o Mazurach i języku Śląskim z doktorem Piotrem Szatkowskim Moin Moin.